Szanowni Radni, mam dzisiejsze dwie interpelacje, które dotyczą, aczkolwiek być może spraw mniej ważnych, że tak powiem, nie najważniejszych w mieście, ale spraw bardzo ważnych ze względu, że dotyczą bezpieczeństwa, zdrowia mieszkańców. To są kwestie, jak gdyby, takie, no powiem, priorytetowe. Pierwsza interpelacja dotyczy zainstalowania kolejnego progu spowalniającego na ulicy Droga Kaszubska pomiędzy wjazdem na teren osiedla Wiszek i skrzyżowaniem ulica Droga Kaszubska, ulica Droga Mazurska. Aktualna sytuacja natężenia ruchu przy tak niskim wzroście motoryzacji spowodowała nie tylko przyrost w liczbie samochodów, ale także eskalację niebezpiecznej jazdy, a w tym wzrost zagrożenia wypadkami ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Ciąg komunikacyjny wjazdu na osiedle zachęca dość często do przekraczania prędkości i niebezpiecznej jazdy. Na tym odcinku zdarzyło się już kilka kolizji w ostatnich kilku latach, a w ostatnim tygodniu nawet jedna bardzo niebezpieczna. Nie mówimy już o liczbie przejechanych kotów. Odcinek tej ulicy w sposób szczególny zachęca do przyspieszenia dojazdu do domostw, czasami do sklepów, w tym do Biedronki. Dodatkowym zagrożeniem na skutek przekraczanych prędkości są obciążone osoby wjeżdżające na skrzyżowanie właśnie ulicy Droga Kaszubska, Droga Kujawska i Droga Mazurska. Z którejkolwiek strony trudno jest czasami wjechać. Trzeba zachować wyjątkowo szczególną ostrożność. Poza tym wielu mieszkańców posesji tej ulicy także, tego odcinka, skarży się na duże wibracje w budynkach, w pokojach, na które być może wpływa także prędkość samochodu. Istniejący już próg spowalniający około 100 metrów dalej na ulicy Droga Kujawska zmniejszył już nieco prędkość w obrębie szkoły. Dał efekt. Jednak ten odcinek jest pokusą dalej. Nawet rozpędzone autobusy MZK z dużą masą starają się czasami zbyt szybko przejeżdżać go. Czemu się nie dziwimy, bo są warunki. Należy pamiętać także o lokalizacji małych sklepów w obrębie tego skrzyżowania, przy którym jest zwiększone zainteresowanie pieszych i zmotoryzowanych. W związku z powyższym, aby nie doszło do większej tragedii z udziałem uczestników ruchu, składam interpelację w sprawie zainstalowania tego dodatkowego progu spowalniającego, który na pewno uskuteczniłby ograniczenie prędkości i zapewniłby większe bezpieczeństwo dla mieszkańców, a może nawet zmniejszyłby te wibracje w domach. Przypomnijmy także, że najbardziej skuteczną metodą ograniczeń prędkości są instalacje przynajmniej dwóch progów w niedalekiej odległości. W tym przypadku byłoby to na wjeździe na teren osiedla i nieco dalej, a ten próg już jest. To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja dotyczy instalacji oświetlenia elektrycznego lamp przy ulicy Pocztowej w obrębie Placu Zabaw. Uzasadnienie. Miejsce to wymaga instalacji oświetlenia sztucznego z powodu całkowitych ciemności panujących na tym terenie. Wysokie zadrzewienie i zwarta zabudowa ogranicza znacząco dostęp jakiegokolwiek światła, nawet w porze wieczorowej. Teren Placu Zabaw stał się ulubionym miejscem bytności osób pijących alkohol, co tworzy niedobry wizerunek tego miejsca, jak i zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców ze strony przebywających tam osób. Brak oświetlenia stał się przyczyną okresowych dewastacji sprzętu i ławek. Po prostu w takich ciemnościach można robić wszystko, nikt nie wie kto i co. Z tego powodu zwracam się w imieniu mieszkańców o rozważenie metody oświetlenia tego terenu i proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej przed zbliżającym się okresem letnim, nie tylko przed wyborami. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko taką prośbę, oczywiście Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmie się sprawą progów zwalniających. Miałbym taką prośbę do pana radnego, aby jeżeli zapadnie decyzja pozytywna tej komisji, aby jako mieszkaniec Miszka wspólnie może z tą komisją porozmawiał, czy przekonał też mieszkańców o okolicy, gdzie ten próg ma być zamontowany. Ponieważ mamy doświadczenia takie w Grudziądzu, że najpierw mieszkańcy z jednej strony mówią, załóżcie próg, bo za szybko się jeździ. Natomiast nikt nie chce tego mieć pod swoimi oknami, ponieważ jest hałas. No, przykład choćby w ulicy Kalinkowej, tak? Gdzie z jednej strony mieliśmy kolejki mieszkańców, załóżcie progi, bo za szybko się jeździ. Z drugiej kolejki mieszkańców, którzy te progi mieli pod swoimi oknami. Ponieważ jednak to są właśnie wibracje, o których pan radny wspominał. To są drgania związane z hamowaniem. Czyli w okresie, gdy jest sucho, piskiem również tarcz hamulcowych, więc tu oko pana radnego będę prosił o
pomoc jako znawcy mieszkańców, abyśmy wspólnie może rozważyli tą lokalizację tych dwóch progów. Natomiast jeżeli chodzi o plac przy ulicy Pocztowej, czy chodzi o ten plac pomiędzy Pocztową ulicą a parafią świętego... I tam na końcu. Ja powiem tak, że jeżeli mielibyśmy rozważać z budową oświetlenia, to na pewno nie przed wakacjami, panie radny, ponieważ takie środki w budżecie na ten rok nie zostały zapewnione. Wymaga to oczywiście przesunięć innych zadań. Inicjatywa jak najbardziej, natomiast pamiętajmy, że budowa nowego oświetlenia elektrycznego wiąże się z wykonaniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem prawa własności do dysponowania gruntem, a to niestety wymaga czasami wielu miesięcy, aż dojdziemy do samego pozwolenia na budowę. Bo budowa to oczywiście te 2 tygodnie nam postoją, natomiast proces papierowy czasami trwa ile czasu, bo jeżeli wchodzimy na przykład z zasilaniem przez inne działki nie miejskie, no to staje taka dokumentacja na komisji uzgadniania na ZUD-zie, tak zwany zespołu uzgodnień dokumentacyjnych tutaj, który u nas w urzędzie pracuje w Wydziale Geodezji i tam gestorzy poszczególnych sieci podziemnych będą musieli się jak gdyby wypowiedzieć, czy dany ten przewód, czy kabel elektryczny nie będzie dotyczył ich sieci. Więc to się na pewno nie da zrobić w 2 tygodnie. Nawet gdybyśmy mieli środki, to i tak to jest minimum. Proszę takie zadanie zgłosić. Proszę bardzo. Progi zainstalowane przy ulicy Kalinkowej były bardziej zaporami niż może programami spowalniającymi. Ja wiem, że te urządzenia albo taka konstrukcja wybudowana na jezdni musi spełniać określone kryteria techniczne zgodnie z przepisami i tak dalej, ale to, co wykonano przy ulicy Droga Kujawska, taki próg już istnieje. Jest to próg z nałożenia asfaltowego, który w pewnym względzie też spełnia swoje znaczenie, aczkolwiek nie tak doskonale jak to urządzenie metalowe, które leży na jezdni. Chciałem powiedzieć, że ten próg nie hałasuje, który jest przy ulicy Droga Kujawska. Jest to miękki próg asfaltowy, nadłożenie asfaltowe, które też powoduje, że w minimalnym stopniu samochody tam jednak spowalniają. Jest to rozwiązanie, uważam, i bezpieczne, i dobre. Natomiast dzisiejsze wibracje oczywiście nie pochodzą z powodu jakichś tam progów, których nie ma jeszcze, ale z powodu być może konstrukcji sztywnej po ułożeniu chodnika, po wymianie nawierzchni chodnika. To wszystko bardzo się usztywniło i przenosi dzisiaj drgania do wewnątrz budynku. No tak to wygląda. Ale próg jest istotny, tak jak powiedziałem, ze względu bezpieczeństwa poruszających się mieszkańców, zarówno pieszo, jak i samochodami, ponieważ rozmijane prędkości są dość duże, a ograniczenia, wiemy, jak wpływają i są przemawiające. Dziękuję bardzo.